Hejka moi drodzy, witam was 3 grudnia i zaczynamy trzeci vlogmas. Mamy godzinę 6:56, o 7:30, tak jak zresztą wczoraj, jeżeli oglądaliście wczorajszego vlogmasa, powiecie. O 7:30 będę wychodzić ze szkoły, więc mam jeszcze trochę wolnego czasu. Zaraz sobie otworzymy te 3 kalendarze, które otwieram przed szkołą. Resztę zobaczycie, jak wrócę już z tej szkoły. Dzisiaj wracam trochę niestety późno, z racji, że o 14:30 kończę lekcję. Na 15:00 mam hiszpański, więc w domu powinnam być tak o 17:00 gdzieś, może chwilę przed. Zobaczymy. Pokażę wam jeszcze teraz, w co jestem ubrana. Okej, dzisiaj mam na sobie taką bluzę z Championa, pasek ze Stradivariusa i takie spodnie. One są takie szaro-czarne. I one są z Teliwelli. I do tego zakładam te same kolczyki, co miałam wczoraj, ale zostawiłam je na dole, więc zaraz je założę. No, ale je właśnie będę miała. Okej, mamy tutaj ten kalendarz. Jako pierwszy nam się trafił z musami, bo tak były ułożone. Więc tutaj już mamy trójeczkę. Wyciągam i otwieramy bez przedłużenia. O, tam jest coś lekkiego, już czuję. Smutno mi, bo to znowu nie będzie musik. Co? Co to jest? Serio? Niebieska kredka? Czyli to oznacza, że będzie więcej kredek? Ja myślałam, że to jest ołówek. Jakby daj ołówek, to sobie myślała, że będzie tylko jeden. Ale jak daj niebieską kredkę, to pewnie będzie tych kredek więcej. Porażka. Nie, to mi się nie podoba. To jest minus tego kalendarza. Nie chcę tutaj żadnych kredek. Ja chciałam musiki. Ojejku, no cóż, dzisiaj niestety nie zawiódł ten kalendarz. Liczyłam na zupełnie co innego. No ale cóż, mamy jeszcze 2 kalendarze do otwarcia. Może one sobie jakoś poradzą. Teraz może herbatki. Zaraz sobie zresztą ją zrobię do szkoły. Mam nadzieję, że będzie jakaś dobra. Otwieramy trójeczkę. Dzisiaj mamy Krauter Tea. Nie mam pojęcia, co to jest Krauter. Ale dobra, mamy 2 herbatki. Zobaczę, mam nadzieję, że będzie dobra. Zauważyłam, że w tym kalendarzu są takie dość nietypowe te herbatki, bo wiecie, w większości to na przykład są jakieś malinowe. A tutaj nawet nie wiem, co to znaczy, ale nie brzmi to jakoś super zadowalająco. Dlatego może uratuję ten dzień kalendarz z nim 2. Szukam trójeczki, trójeczka my tu, jakaś duża. O, czyli już wiem, że to będzie lizak. I tak średnio, bo ja za lizakami tak sobie przepadam. Ale no dobra. Orange and lemon. No cóż. Jestem niezadowolona dzisiaj z tych rzeczy. Serio, wolałabym zdecydowanie zamiast tego żelki, zamiast tego mus. I to nawet nie wiem, jak to smakuje, także... Także taka trochę lipa, no ale jak wrócimy ze szkoły, otworzymy resztę tych kalendarzy. Może one przytrafią się jakieś fajne. A ja teraz lecę robić herbatkę. Spróbuję wam dzisiaj w szkole ponagrywać jakieś wstawki, bo wczoraj nie miałam jak. Dzisiaj w szkole spróbuję, jednak odezwę się do was dopiero jak wrócę do domu. Także pa pa, widzimy się później. Hejka moi drodzy, mamy godzinę 17, prawie 30. Ja wróciłam jakieś 20 minut temu do domu. Byłam na hiszpański, który jest do 16. No i potem jeszcze się trochę przewinęło. Trochę czasu minęło, zanim razem z moim tatą pojechaliśmy. Także, no ale już jestem w domu. Na jutro mam mega dużo rzeczy. Między innymi muszę zrobić portfolio na wiedzę o kulturze. Także jest to dużo, bo to naprawdę zajmie dużo, dużo czasu. Ale najpierw jest oczywiście czas na kalendarz. Na kalendarze zawsze jest odpowiedni moment. Także idziemy otwierać resztę kalendarzy adwentowych. Minęła mała przerwa. Zjadłam sobie zupę pomidorową. Już jestem gotowa, mogę otwierać kalendarze. Także otwieramy dzisiaj 3 okienko. Zaczniemy od Smartisów, bo są w sumie na samej górze. Okej, mamy
Spróbuję to zrobić tak, żeby te kalendarze nie trwały 10 godzin. Okej, i mamy tutaj takiego cukierka ze Smartisów. Podejrzewam, że to jest to samo, co było we wczorajszym, tylko że taka kuleczka. Ale to sprawdzimy później, tylko nie teraz, bo objadłam się zupą i nie mam ochoty aktualnie na nic słodkiego. Teraz może After Eight. Jest z tego kalendarza, tak ładnie pachnie miętą, że to jest jakiś hit. Okej, no i dzisiaj ponownie. Ogólnie za każdym razem jest takie samo opakowanie, ale to jest różne w środku. Fajnie, że nie chce mi się złapać ostrość. No dobra, nieważne, taka czekoladka i ona za każdym razem jest praktycznie inna w środku. Raz była biała czekolada, raz była ciemna. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie zwykły, bo ten mi osobiście najbardziej smakuje. Teraz może orzeszki, bo mam je tutaj na wierzchu. Nie pamiętam, gdzie była trójka. O, trójeczkę mamy tu. Mamy dzisiaj chili lime bean mix i znowu te fasolki. Mam nadzieję, że będą wyglądać... Jeżeli będą wyglądać tak samo, to ja tego nie zjem. I wyglądają tak samo. Tylko, że tym razem są chili lime, a ostatnio chyba było wasabi czy coś takiego. Powiem wam, że to mi totalnie nie smakuje. I nie wiem, czemu nie chce mi się łapać ostrość. Ja nie rozumiem, o co chodzi. O. To jest po prostu tak niedobre. Kurde, ja chciałam orzeszki, a nie jakieś bina. Może Milka mi polepszy humor. Trójeczkę mamy tu, w rogu. I dzisiaj mamy dzwoneczek. Tak to wygląda. Trochę rozpuszczona, ale nieważne. Teraz może Maybelline. Trójeczkę mamy tutaj na samej górze. Zobaczmy, co dzisiaj mamy. Coś małego. Okej, czyli mamy po prostu jakiś primer. Ja z takich rzeczy, słuchajcie, nie korzystam. Jest mi to totalnie niepotrzebne. Pewnie oddam komuś. Albo będzie leżeć w szufladzie i za rok to wyrzucę. Tak często się też dzieje, jak są jakieś takie rzeczy w tych kalendarzach. No nic. Mamy tutaj trzeci woreczek. Zobaczmy, co dzisiaj mama mi spakowała. Jestem bardzo ciekawa, nie mam pojęcia, co to może być. Wow! Co to jest? Jest to, słuchajcie, maseczka na oczy. Bo czy te płatki są jakoś nasączone czymkolwiek? Sprawdzimy. Okej, mamy to jeszcze w czymś takim. Ale to mega świątecznie wygląda, jak widzicie, to są takie jakby pierniczki. Tak, i słuchajcie, w środku jest jakiś płyn, dzięki którym te wszystkie płatki są nasączone. I zobaczmy, na co to ma działać. Okej, czyli jest to maseczka, która powinna odprężać nasze oczy, które są niewypoczęte. Także myślę, że idealnie by mi się dzisiaj nadała taka maseczka. Tak się prezentują dzisiejsze rzeczy. Czekoladki, maseczka, After Eight, primer i fasolki. Jeśli chodzi o dzisiaj, to wydaje mi się, że kartkówka z niemieckiego poszła mi dobrze. Miałam ją ogólnie z czasowników modalnych, a to nie jest jakaś trudna rzecz, wystarczy znać odmianę. My musieliśmy tam przetłumaczyć, właśnie odmienić i napisać jakieś tam 6 zdań z tymi czasownikami, także nie było to jakieś super trudne. Oprócz tego mieliśmy dzisiaj sprawdzian z informatyki, musieliśmy stworzyć bazę danych. Wszystko mieliśmy sami, trzeba było stworzyć bazę danych, trzeba było stworzyć kwerendę, relacje, tabele, raport i to wszystko. Samemu wszystko, pan dał kartkę zadań po prostu i robiliśmy. Nie była to rzecz jakaś super trudna, wydaje mi się, że mi wszystko ładnie wyszło. Ale zobaczymy, jaka będzie ocena. No i co? Teraz się pakuję, jutro mam polski, na którym pani odpytuje, więc muszę się trochę pouczyć. Dlaczego ja się tak zawsze... za wszystko zabieram późno. Co prawda wróciłam 2 godziny temu do domu, przez ten czas zjadłam zupę, otworzyłam kalendarze, pogadałam z rodzicami i pooglądałam sobie vlogmasy, które są na YouTube. I tak naprawdę to tyle, także 2 godziny minęły mi bardzo szybko. Więc co, muszę się streścić i zebrać tyłek i ruszyć do roboty, bo ostatnio naprawdę ciężko mi
się zebrać, dlatego dobrze, że już idą święta. Przynajmniej chcę trochę odpocząć od tej całej nauki. Trzymajcie za mnie kciuki i życzcie mi powodzenia, bo będzie ciężko. Moi drodzy, wróciłam już z korepetycji i teraz zajęłam się robieniem tego portfolio na Vogue i już zaczęłam, sorry za syf tutaj, ale no tak to wygląda. Pierwszy opisałam Survival Race, tutaj taka tabelka, jak ktoś chce może sobie przeczytać, i zdjęcia, i to właśnie jest pierwsze wydarzenie. Zaraz będę opisywać jeszcze kolejne, mam tutaj listę rzeczy, które chcę opisać, nie są to wszystkie. Ale nie będę opisywać tych wszystkich, ale właśnie część z nich. No, także ja działam i odezwę się do Was później. Moi drodzy, witam Was ponownie z ręcznikiem na głowie, ale nie zwracajcie na to uwagi. Po prostu już chciałam się jak najszybciej wykąpać, żeby to już mieć z głowy. No i mamy, słuchajcie, 23:25, a ja jestem po prostu... daleko. Zrobiłam na razie... trzy te kartki jakby na to portfolio. I tak, tutaj mamy Burj Khalifa w Dubaju. Tutaj mamy Muzeum Louvre w Francji. No i tutaj jest ten Survival Race, który Wam pokazywałam. I to są trzy rzeczy. Chciałabym zrobić jeszcze co najmniej dwie rzeczy. Więc daję sobie czas do 24, czyli pół godziny, żeby dokończyć te dwie rzeczy. Jutro zrobię kolejne 5 rzeczy, tak żeby mieć około 10 właśnie tych rzeczy na Vogue. Mam nadzieję, że tyle jej wystarczy. Miałabym o wiele więcej pomysłów, tylko właśnie to jest mój minus. Mieliśmy na to pół semestru, a ja biorę się na to na 2 ostatnie dni. Jestem załamana, naprawdę. Ale wcześniej na to nie było czasu, po prostu weekend chcę spędzić z rodziną, ze znajomymi, a w tygodniu mam cały czas coś do roboty. Cały czas jakieś sprawdziane kartkówki, dlatego na to po prostu nie było czasu. Wiadomo, znalazłoby się 10 minut, czy tam 15, w którym mogłabym usiąść i zrobić chociaż sobie jedną taką kartkę z tego Vogue'u do tego portfolio, ale po prostu takie 15 minut wolę sobie przez ten czas odpocząć, wziąć za telefon, zrobić sobie po prostu przerwę w nauce, niż siedzieć jeszcze dodatkowo nad Vogue'em. Także no cóż, dobra, robię dwie ostatnie prace, potem muszę zmontować tego vloga, bo jeszcze w ogóle nie zabrałam się za to. Także tak jak mówiłam, jestem po prostu bardzo daleko, głęboko, szeroko. Także fatalnie. Dobra, zabieram się za... Moi drodzy, nie uwierzycie, ale przed chwilą skończyłam robić połowę portfolio i teraz będę montować filmik. A mamy godzinę 12:15. Tak, poza tym to pozdrawiam Wiktorię Błaszczak. No to moi drodzy, ja montuję filmy w programie iMovie. No a teraz będę montować Vlogmasa 3. Hola amigos. To ja. Jestem z siebie dumna, mamy pierwszą 6. Ja już wszystko zmontowałam, jeszcze tylko dogrywam teraz końcówkę. Powiem tyle, że dziś był bardzo ciężki dzień. Nie dość, że miałam od 7 do 14:30 lekcje, potem jeszcze na 15 pojechałam na hiszpański do 16. No i potem jeszcze z tatą wracałam, jeszcze tata musiał zahaczyć o serwis, jeszcze staliśmy w korku, także byłam o 17 prawie 30 w domu. Więc masakra. Potem chciałam chociaż chwilkę odpocząć, jechałam potem na korki, no i się uczyłam i tak minął mój dzisiejszy dzień, także niezbyt za ciekawie, ale no tak wyglądają niektóre dni właśnie moje, no bywają takie ciężkie dni, trzeba się z tym pogodzić, żyjemy dalej, jutro też jest dzień, idę spać, życzę Wam ogólnie dobrego dnia, dobrej nocy, dobrego to kiedy to oglądacie. No i co, jeżeli ten vlogmas Wam się podobał, pamiętajcie, żeby zalajkować, skomentować. Także pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. No a ja już się z Wami żegnam i do jutrzejszego vlogmasa. Cześć!